Rozmowa dnia. A naszym gościem jest pan Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dziś ważny dzień. O godzinie 13 Rada Gabinetowa. Prezydent dał rządowi 2 tygodnie na przygotowanie się do posiedzenia. Jak pana resort się przygotowywał? No, z całą pewnością jest wiele spraw, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, funkcjonowanie wszystkich służb. Pan prezydent z punktu widzenia tych spraw powinien być tutaj wyczulony, bo kwestie bezpieczeństwa dla prezydenta są ważne, ale wydaje mi się, że najpilniejsze kwestie w tej chwili w Polsce w relacji między Jestem przekonany, że w relacji między prezydentem a rządem dotyczą wymiaru sprawiedliwości. Tutaj jest potrzeba współdziałania prezydenta i rządu, by usunąć te wszystkie problemy, które pozostawił poprzedni rząd. I społeczeństwo tego oczekuje, bo z badań opinii publicznej wynika, że 2/3 Polaków liczy na to, że prezydent z rządem będzie współpracował, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Tak, te problemy rzutują po prostu na funkcjonowanie całego państwa i nie wyobrażam sobie w ogóle jakiegoś innego komunikatu niż po tej Radzie Gabinetowej, niż właśnie odniesienie się do tych takich najpilniejszych spraw, które stanowią no, taką barierę w dobrym funkcjonowaniu państwa polskiego. A przypomnę jeszcze raz, czy odniosę się do tego, że no, sytuacja bezpieczeństwa jest niezwykle trudna. Wojna ciągle przy naszej granicy w świetle oświadczeń jednego z kandydatów, no dokładnie. Niepokojących oświadczeń. Dotyczących funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym te kwestie, uporządkowanie tych wszystkich spraw, czy usunięcie barier, które uniemożliwiają dobre funkcjonowanie państwa polskiego, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego, to kluczowe tematy i one z całą pewnością zostaną przez ministrów, w tym pana ministra Kierwińskiego, będą podnoszone. I myśli pan, że do porozumienia na linii właśnie Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera może dojść w sprawie wymiaru sprawiedliwości chociażby? Jestem bardzo sceptyczny, dlatego że poprzednia ekipa rządowa nie przypadkiem wprowadziła wiele rozstrzygnięć, które utrudniają funkcjonowanie obecnemu rządowi. Czy można powiedzieć, że poprzedni rząd, na przykład minister Ziobro, chciałby dalej kierować prokuraturą, a odpowiedzialność miałby ponosić obecny prokurator generalny, pan Bodnar. Czyli to jest próba zachowania wpływów, czy niepogodzenia się z porażką, nieoddawania władzy. Pan prezydent jest częścią tego obozu PiS-u i myśli w sposób bardzo podobny. Ta kwestia obrony skazanych panów Kamińskiego i Wąsika, odwoływanie się do Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej. Pokazuje, że tak naprawdę interesy obozu politycznego są ważniejsze dla prezydenta niż rozwiązanie tych kluczowych. Ale może prezydent wyciąga rękę do rządu, zapraszając na posiedzenie Rady Gabinetowej? Ja mówię o tym, że jestem sceptyczny, natomiast przywitałbym z zadowoleniem rozstrzygnięcie dzisiejszego posiedzenia takie, że zgoda prezydenta na pracę, czyli na projekt ustawy, który rozstrzygałby, usuwałby te bariery, rozwiązywałby problem funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Przecież są rozwiązania prawne. Sejm je przyjmie i Senat je przyjmie. Chodzi o to, żeby prezydent zechciał później podpisać te ustawy, nie wetować. Więc jeżeli chcemy poważnie traktować dzisiejsze posiedzenie, to ono musi się odnosić do kluczowych problemów w funkcjonowaniu naszego państwa i musi być porozumienie, czyli zgoda prezydenta na to, że rząd ma prawo i parlament przyjąć ustawą takie rozstrzygnięcia, które te problemy rozwiąże, a prezydent nie będzie tego wetował. To jest istota dzisiejszego posiedzenia, ale tak jak powiedziałem, spodziewam się, że w dużej mierze będzie tutaj próba przekazania własnego stanowiska przez pana prezydenta i to stanowisko, będzie to próba jakiejś krytycznej oceny funkcjonowania obecnego rządu i po to chyba to jest jedynie robione, więc nie próba naciskania na przykład na budowę CPK? Czy to temat poboczny?
nie tyle naciskania, co pokazywania na tle w tej chwili tych działań, które zmierzają do tego, by ocenić ten projekt i zobaczyć, czy on będzie, czy to jest projekt, który będzie służył dobrze Polsce. Prezydent będzie chciał, myślę, pokazać wielkie projekty poprzedników, jako takie projekty modelowe wręcz. No, to znowu będzie w moim przekonaniu robione w kontrze do rządu, ale może tak myślę w tej chwili, że poczekajmy do tej 13:00 jednak z nadzieją na to, że pan prezydent będzie chciał współpracować z rządem w zakresie usunięcia tych wszystkich problemów, które, jak powiadam, przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu naszego państwa w świetle tych tego niebezpiecznego świata, to tak się powinien dzisiejszy dzień skończyć, żebyśmy pomyśleli o bezpieczeństwie państwa i wszystkich obywateli. Żeby pomyśleć szerzej. Panie ministrze, pan minister Kierwiński zapowiedział, że będzie chciał poruszyć temat w trakcie Rady Gabinetowej, też chociażby incydentu z Black Hawkiem. Na koniec tego tygodnia, bądź na początku przyszłego, poznamy raport z audytu, który w tej sprawie został, w kilku sprawach został w państwa resorcie przeprowadzony. Pan już raport z tego audytu widział? Raport będzie za kilka dni. Będziemy zapoznawać się z pan minister Kierwiński. Ja, ponieważ odpowiadam za funkcjonowanie policji, będziemy się z nim za kilka dni zapoznawać i przede wszystkim przekażemy tę wiedzę opinii publicznej. Problem z użyciem tego śmigłowca na pikniku i z prowadzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi tam zgromadzonych. Jak również jeszcze głośniejsza sprawa z wybuchu tego granatnika w Komendzie Głównej Policji, spowodowana przez samego komendanta, najprawdopodobniej komendanta głównego. To jest w ogóle rzecz jakby niesłychana, w ogóle trudno to zrozumieć. Te kwestie nie były wyjaśniane. To jest najgorsze, że próba zamiecenia pod dywan, że tak naprawdę my nie poznaliśmy właśnie konsekwencji, nikt nie poniósł konsekwencji z zaistniałych zdarzeń. Na przykład pojawiła się informacja, mówił o tym minister, że naprawa śmigłowca kosztuje 2 miliony złotych. Kto za to zapłaci? Po pierwsze, są koszty wynikające z potrzeby naprawienia tej szkody, ale śmigłowiec jest wyłączony z użytkowania. On przecież kupiony przez kilka był z myślą o tym, by służyć policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. No, to są historie pokazujące uwikłanie służb państwa do bieżącej polityki, bo ten śmigłowiec przecież był użyty na pikniku w trakcie kampanii wyborczej. Najpierw była odmowa, to będzie ten raport pokazywał, jak cały ten proces decyzyjny, jak doszło do tego, że w ogóle w kampanii wyborczej na pikniku jest używany sprzęt, przecież kupiony do zupełnie innych rzeczy. Więc te dwa zdarzenia... A granatnik to błąd ludzki. Procedury nie zadziałały. Nikt nie sprawdził, co komendant główny przywiózł. Jeżeli chodzi o takie elementy, w którym tam zaniechano, czegoś zaniechano albo czegoś nie sprawdzono, to pewno będzie bardzo dużo, bo samo przekroczenie granicy, później wprowadzenie tego sprzętu do Komendy Głównej. No, powiadam, za kilka dni to wszystko poznamy, natomiast patrzyli na to policjanci, patrzyli na to pracownicy w policji i innych służb, że no takie rzeczy po prostu były tolerowane. Zachowania rażąco naruszające prawo, standard pracy przez komendanta głównego, więc... Lista błędów jest bardzo długa. Ale dawało fatalny przykład w ogóle dla wszystkich funkcjonariuszy. Przypomnę, że naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji pan Czesław Mroczek, a na dalszą część rozmowy zapraszam do mediów społecznościowych i na stronę radiowej Jedynki. Panie ministrze, czyli ta lista błędów, jaki punkt pierwszy, co rozpoczyna tę listę, co jest najważniejsze pana zdaniem w przypadku granatnika? No tak jak powiedziałem, raport będzie za kilka dni dokładny, natomiast z całą pewnością fakt, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podjęło próby wyjaśnienia tej sprawy, przecież ten czyn dotyczył komendanta głównego policji. W samej komendzie również
zaniechano tutaj działań wyjaśniających sprawę. Co prawda przekazano do prokuratury, ale ta do dzisiaj tak naprawdę nie poczyniła żadnych ustaleń. Najkrócej mówiąc, opinia publiczna nie dowiedziała się w tej sprawie niczego, sprawy nie wyjaśniono. Jeżeli chodzi o konkretne rzeczy naruszenia prawa, to zostanie opisane w tym raporcie. Na podstawie tego raportu będzie w związku z tym wtedy można formułować wnioski co do odpowiedzialności, winy, odpowiedzialności osób tam opisanych, ale to za kilka dni. Panie ministrze, ilu policjantów brakuje? Mówi się o 10 tysiącach wakatów. Tak, blisko 10% formacji, która ma 108 tysięcy etatów, więc najkrócej mówiąc, stany liczbowe policji są podobne do tych z początku lat 90., czyli z momentu tworzenia policji. Z czego to wynika? Służba w policji nie jest atrakcyjna? Na to się złożyło wiele elementów. Przede wszystkim atmosfera służby wynikająca z próby wpisania policji w interesy partyjne. Przede wszystkim ta skala protestów społecznych, w których rząd używał policji do rozgrywania poszczególnych grup społecznych, wywołując, metodą rządów było wywoływanie kryzysów społecznych, nie łagodzenie, tylko świadome wywoływanie kryzysów społecznych, i policja była nieustannie używana do ochrony interesów tej władzy, to rodziło z prawdopodobieństwem w wielu przypadkach też podczas tych działań naruszenia prawa, to będziemy też sprawdzać. A jak państwo chcą przyciągać teraz kandydatów do policji i też tych, którzy odeszli, żeby wrócili? Ponieważ liczebność jest niska, to zwiększenie liczebności przyjęcia do policji są rozwiązaniem poważnego kryzysu. W związku z tym chcemy odwołać się do tych wszystkich, którzy odeszli z policji, policyjnych emerytów, którzy są jeszcze w sile wieku, doświadczeni, kompetentni, i oni w sposób znaczący mogliby przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Dlatego będziemy zgłaszać projekty zmiany przepisów w celu uproszczenia procedury powrotu do służby. Jednocześnie to jest stałe zadanie. Trzeba uatrakcyjniać te warunki służby w stosunku do rynku cywilnego. Podwyżki już były, tak? To jest ważny element, 20-procentowe podwyżki, bo one wynagrodzenia, uposażenia w przypadku policji, tak jak w przypadku każdego z nas, to jest ważny element też podejmowania decyzji o wyborze ścieżki zawodowej. Więc to tak, będziemy też zmieniać same warunki służby. To upartyjnienie, o którym mówiłem, powodowało, że wprowadzono patologię do awansów. Tak? Będziemy starali się przywrócić w miarę obiektywne, czy jak najbardziej obiektywne warunki, przesłanki do awansu zawodowego. Będziemy chcieli, żeby ścieżka rozwoju kariery zawodowej zależała przede wszystkim, nie ma rozwiązań idealnych, ale będziemy chcieli, żeby zależała przede wszystkim od wiedzy, zaangażowania policjantów, czyli jak najbardziej obiektywne przesłanki podejmowania decyzji o awansach. A kiedy rozwiązań w tym zakresie należy się spodziewać? Kiedy będą na stole projekty? Pracujemy nad tym. Jak powiadam, projekt tych uproszczeń będzie wymagał wielu, być może obszarach będą wymagane zmiany przepisów prawnych. W tej chwili już pracują zespoły nad i zmianą w zakresie systemu szkolenia, doskonalenia zawodowego policjantów. Będziemy chcieli uprościć i zobiektyzować. To jest postulat płynący z wielu środowisk, związków zawodowych, system uposażeń, który w tej chwili jest jak choinka obwieszony różnego rodzaju dodatkami. I tak jak powiedziałem, te rozwiązania służące powrotowi policyjnych emerytów. A czy na przykład rozwiązanie CBA troszkę by tę dziurę kadrową załatało, ponieważ funkcjonariusze CBA przeszliby automatycznie do policji, przynajmniej duża część?
No, z całą pewnością w momencie, kiedy formacja CBA będzie rozwiązywana, będziemy bardzo zainteresowani przejęciem tych funkcjonariuszy, którzy mają tam, są dobrze przygotowani, są kompetentni i dobrze wykonywali swoją służbę. Tak, policja jest przymierzana do tego, by przejąć prowadzenie tych spraw związanych z korupcją. Tu trzeba od razu powiedzieć, że policja i tak prowadzi 90, może nawet więcej spraw związanych korupcyjnych, więc to nie będzie dla policji nowe zadanie. Jesteśmy do tego przygotowani, bardzo zainteresowani przejęciem tych, którzy dobrze wykonywali swoją służbę, doświadczonych funkcjonariuszy. A to jaka liczba, jakiej liczbie ewentualnie funkcjonariuszy jest mowa? Do tego nie mogę podać. Rozpoczął dopiero pracę zespół międzyresortowy, który będzie decydował o podziale kompetencji między na przykład policję właśnie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z tym nie chcę w tej chwili podawać liczby tych funkcjonariuszy, którzy by do nas mieli przejść, do nas, do policji. A jeśli mowa o łataniu dziur, to dużo się mówi o dziurawej, jak ser szwajcarski, granicy, zapory na granicy polsko-białoruskiej. Jak wygląda łatanie tych dziur i czy rzeczywiście ich jest tak dużo? Na tym najtrudniejszym odcinku związanym z Białorusią podjęliśmy już działanie, wiemy, co chcemy zrobić, poddamy to jednak takiej zewnętrznej ocenie fachowców z zakresu przede wszystkim optoelektroniki, tych systemów zabezpieczeń. Tę zaporę fizyczną będziemy chcieli wzmocnić, będziemy też chcieli w szczególności w zakresie tego systemu optoelektronicznego dołożyć kolejne elementy, które dadzą właśnie większą szczelność tej bariery, zwiększą jej efektywność i tak jak powiadam, w zasadzie wewnętrznie opracowaliśmy już zakres tych działań, natomiast chcemy to, żeby ocenili to fachowcy, naukowcy. W tej chwili zleciliśmy właśnie wykonanie takiej ekspertyzy tych naszych zamierzeń. Chcemy, żeby to było zrobione bardzo skutecznie, profesjonalnie i za kilka tygodni będziemy już podchodzili do procedury wyłonienia wykonawcy. Mam nadzieję, w związku z tym w perspektywie miesięcy ta bariera będzie bardziej skuteczna i szczelna. Panie ministrze, premier Donald Tusk zapowiedział w weekend program pomocowy z rezerwy budżetowej dla poszkodowanych na skutek wojny w pasach przygranicznych. Jaka to grupa osób poszkodowanych i kto i na jaką pomoc może liczyć? No przede wszystkim były tam w związku z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących pobytu. Ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, no ponieśli duże straty. Tak, straty, szkody. Przepisy obowiązujące w tym zakresie pozwalały na wypłatę rekompensat, ale jeszcze raz będziemy chcieli ocenić straty, szkody, które z tego tytułu powstały z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą, ale trzeba mieć świadomość, że w tym pasie przygranicznym, tam gdzie były wprowadzone te ograniczenia pobytu, tych szkód czy strat jest o wiele więcej. No, rozjechane, zniszczone zostały drogi samorządowe. Jako przykład można podać, to jest przecież istotny element z punktu widzenia funkcjonowania społeczności lokalnej na tym terenie, więc takich działań, w których trzeba będzie spojrzeć na te negatywne skutki po naszej stronie z punktu widzenia społeczności lokalnych jest dużo i do tego się chcemy odnieść. Kiedy rząd ten program przyjmie? No, tak jak powiedział, znaczy może powiem inaczej, z punktu widzenia rekompensat dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym zakresie funkcjonowały różnego rodzaju przepisy, dokonamy analizy, na ile one były skuteczną odpowiedzią na te straty i szkody poniesione przez firmy na tym terenie. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty społeczno-gospodarcze, te negatywne, które wystąpiły na tym terenie w wyniku wprowadzenia ograniczeń, to pracę na ten temat rozpoczynamy. Budżet tego programu na kilka lat to 500 milionów złotych, a w tym roku 100 milionów. No właśnie, no bez pieniędzy się w tym zakresie nic... Trudno rekompensaty wypłacić.
Tak, tak, ale tak jak powiadam, dokładną analizę, szacunek dotyczący tego programu, no on powstanie w momencie, kiedy będziemy już mieli wszystkie narzędzia, opiszemy te narzędzia reagowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję panie ministrze i miłego dnia. Miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.